Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w filmie Anti-TBR Tag. Jest to film, który jest bardzo popularny na zagranicznym BookTubie i polega on na tym, że do kilku pytań pokazuje Wam książki, których z różnych powodów nie chcę przeczytać, po prostu nie jestem nimi za bardzo zainteresowana. Jeżeli chodzi o polską wersję tego filmu, to widziałam ją na trzech kanałach. U dziewczyn z kanału Zaksiążkowane, u Magdy z Getbooki i u Nikoli z Dr. Book. Tak więc odsyłam Was również do dziewczyn, żeby sprawdzić ich wersję tego tagu, natomiast ja mam tutaj 8 krótkich pytań, na które właśnie teraz Wam odpowiem i postaram się Wam gdzieś tam uargumentować, dlaczego właśnie tych książek czytać nie chcę, dlaczego mnie one nie interesują, a będą to, myślę, dosyć popularne książki i autorzy, bo niektóre pytania dotyczą również bezpośrednio autorów. Okej, to nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Pierwsze pytanie to popularna książka, którą wszyscy kochają, a Ty nie jesteś zainteresowana jej przeczytaniem. Taką pierwszą książką, która przychodzi mi do głowy, która jest bardzo popularna, mam wrażenie, że wszyscy absolutnie tę książkę kochają, a mnie ona jakoś zupełnie nie interesuje, jest książka Samanthy Shannon, Zakon drzewa pomarańczy. I to jest ciekawe, bo ja czytałam te 3 tomy jej cyklu Czas żniw i one naprawdę mi się podobały, chociaż czytałam je w tym czasie, kiedy one wychodziły, więc to już było dosyć dawno temu. W tym roku chyba ma wyjść kolejny tom z tej serii, ale to jest bardzo rozbudowany świat i musiałabym sobie chyba odświeżać pozostałe 3 tomy, żeby do tej serii wrócić. I chyba też nie będę tego robić, natomiast jeżeli chodzi o Zakon drzewa pomarańczy właśnie, to jest taki stand alone, którym po prostu zachwyca się bardzo wiele osób. Wiele osób uważa, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytali. Natomiast ja jakoś nie mam ochoty po prostu tej książki przeczytać, nie jestem nią zainteresowana, nie jest to coś, co myślę, że mogłoby mi się spodobać. Mogłabym tutaj też wymienić Anonimowych heretyków, która również jest taką bardzo popularną książką. Maresi na przykład, o której też bardzo dużo osób mówiło, głównie z polecenia Karoliny z kanału Homebook. Chociaż myślę, że kiedyś ją przeczytam. W ogóle na początku zapomniałam zaznaczyć, że to jest taki tak trochę z przymrużeniem oka, ponieważ ja wychodzę z założenia, żeby nigdy nie mówić nigdy, bo to, że w tym momencie myślę, że na coś nie mam ochoty, czymś nie jestem zainteresowana, to nie znaczy, że nigdy nie zmienię zdania. Także nie zdziwcie się, jeżeli kiedyś przyjdę z którąś z tych książek i ona na przykład bardzo mi się spodoba, bo tak też może być. Natomiast na ten moment jakoś nie jestem zainteresowana czytaniem właśnie tych książek. Drugie pytanie to klasyka, której nie chcesz przeczytać. I tutaj mogłabym wymienić tak naprawdę większość książek Jane Austen, ponieważ ja nie za bardzo jestem zainteresowana tą autorką, z tego względu, że próbowałam ją kiedyś czytać i nie do końca mi podeszła. Natomiast na pewno chcę przeczytać Dumę i uprzedzenie, także nie mogę powiedzieć, że Jane Austen w ogóle, ale no chyba, że coś się odmieni właśnie po przeczytaniu Dumy i uprzedzenia i jednak tę autorkę pokocham, to wtedy pewnie tak, ale na ten moment jakoś jej książkami nie jestem szczególnie zainteresowana. Czytałam również chyba 2 książki Dostojewskiego i chociaż one były świetne, to jednak były bardzo trudne i też na razie nie sądzę, żebym przeczytała coś więcej, jeżeli chodzi o tego autora. Nie jestem na razie jakoś szczególnie zainteresowana sięganiem po więcej jego książek i pogłębianiem tej znajomości, ale też na przykład dużo takich amerykańskich klasyków typu Huckleberry Finn czy Moby Dick to też są książki, które jakoś zupełnie mnie gdzieś tam nie interesują na tym etapie mojego życia. Kto wie, może kiedyś się to zmieni, ale w tym momencie to są takie klasyki, których no jakoś nie planuję czytać i nie sądzę, żeby w najbliższym czasie się to zmieniło. Trzecie pytanie to autor, który Cię nie interesuje, którego z różnych względów nie chcesz czytać. No i tutaj też, wiecie, no mogłabym wymieniać dużo, ale starałam się skupiać na takich popularnych nazwiskach, które gdzieś tam się co jakiś czas pojawiają, przewijają. I jednym z takich naprawdę dużych nazwisk, które od razu przyszło mi do głowy, jest George R.R. Martin. I ja powiem tutaj, że w ogóle nie oglądałam serialu też Gra o Tron, ani nie czytałam jego książek. Serial kiedyś próbowałam oglądać, ale nie były to moje klimaty. Oglądałam pilot i to chyba ze 3 razy oglądałam ten odcinek pilotowy i no po prostu się nie wkręciłam, nie zaiskrzyło. I jakoś tak nie mam ochoty sięgać też po te książki, nie sądzę, żeby to było coś dla mnie. Kto wie, być może kiedyś się to odmieni, natomiast na ten moment to jest taki autor, po którego nie chcę sięgać. Ostatnio też dużo się mówi o Brandonie Sandersonie i to też jest taki autor, który nie do końca mnie interesuje. Albo na przykład też popularne są ostatnio bardzo książki polskiej autorki Anety Jadowskiej. Taki zbiorek opowiadań Cud Miód Malina ostatnio jest dość popularny, widzę go na wielu kanałach, na wielu zdjęciach na Instagramie i to też jest coś, co jakoś z różnych względów mnie po prostu nie interesuje i chyba nie będę po to sięgać. Na ten moment to są właśnie tacy autorzy, którzy gdzieś tam pierwsi przyszli mi do głowy. Pytanie 4. Autor, którego przeczytałaś 4 książki, ale uznałaś, że to nie jest coś dla Ciebie. I tutaj też mogłam długo wymieniać, ale jedną z takich autorek jest na pewno Elizabeth Acevedo. Przeczytałam jej książkę Na ostrym ogniu, jest to na ten moment jedyna jej książka wydana w Polsce. No tutaj nie było miło. Nie uważam, że to jest zła książka, natomiast dla mnie jest taka no, dosyć mocno niedopracowana. Te wszystkie ważne wątki, które są w tej książce, są potraktowane tak bardzo pobieżnie. No i po prostu się jakoś z tą autorką może nawet nie to, że nie polubiłam, tylko po prostu niekoniecznie chcę po coś sięgać jeszcze, co ona napisała, tym bardziej, że 2 z jej książek jeszcze innych, chyba 2 albo nawet więcej, są napisane slamem, czyli w takiej formie wierszowanej powiedzmy i ja próbowałam czytać, czy słuchać właściwie audiobooka kiedyś na Storytelu. To chyba było Clap When You Land, taki miała tytuł ta książka.
I zupełnie mi to nie podeszło, po prostu taka forma totalnie do mnie nie przemówiła, nie mogłam się w ogóle w tym odnaleźć i też bardzo denerwował mnie głos lektorki, a właściwie lektorek, ponieważ tam czytały dwie kobiety. No, bardzo mi to nie odpowiadało, być może to właśnie też jest kwestia tego, że był to audiobook, a nie książka papierowa. Natomiast po tym spotkaniu, jeżeli chodzi o Na ostrym ogniu i po tym nieudanym spotkaniu kawałku książki Clap on You Land, myślę, że Elizabeth Acevedo to jest jedna z takich autorek, do których raczej nie będę wracać. Ale też na przykład Sarah J. Maas, to jest autorka, której ja fenomenu totalnie nie rozumiem. Przeczytałam tę książkę Dwór Ciernie i Róż właśnie z tego względu, że ona była strasznie hype'owana. No to było już dawno temu, parę ładnych lat temu, w czasach, kiedy ona została wydana, nie wiem, który to był rok, może 2015, coś takiego. I wtedy naprawdę po prostu ta książka pojawiała się wszędzie i ja skuszona tymi wszystkimi zachwytami po tę książkę sięgnęłam, ale dla mnie to była naprawdę bardzo słaba książka. To jest chyba moja jednogwiazdkowa pozycja, o ile pamiętam, a ja naprawdę bardzo rzadko daję takie skrajne oceny książkom. Także tutaj zdecydowanie no, nie pykło i no, nie jest to autorka, co do której chcę wracać. Jeżeli chodzi o tę serię, to zatrzymałam się na trzecim tomie. Być może kiedyś go dokończę, bo go mam na swojej półce, natomiast na pewno nie wydarzy się to w najbliższym czasie. I jeszcze jedną taką autorką, z którą nam zdecydowanie nie po drodze, to autorka, która nazywa się Holly Black, która napisała Okrutnego Księcia i całą serię później, nie pamiętam jak te kolejne tomy się nazywały. Ja przeczytałam właśnie Okrutnego Księcia i to również nie było coś, co mnie zachwyciło. Raczej tę książkę wymęczyłam. Dokończyłam ją chyba tylko dlatego, że ja po prostu mam taki nawyk kończenia książek, które zaczęłam, więc przemęczyłam ją, ale nie podobała mi się, nie mam jej już na swojej półce właśnie z tego powodu i też nie mam ochoty ani tej serii kontynuować, ani poznawać tej autorki dalej w jakichś innych jej książkach. Pytanie piąte to gatunek, który Cię szczególnie nie interesuje. No i u mnie są to na przykład kryminały. Ja nie czytam za dużo kryminałów, nie jestem bardzo kryminałowa, kryminalna. Co innego thrillery. Thrillery lubię zdecydowanie bardziej, chociaż też jest to jeden z takich gatunków, które najrzadziej się gdzieś tam na mojej czytelniczej liście pojawiają, ale właśnie ostatnio mam ochotę na coś takiego i być może niebawem sobie po coś takiego sięgnę. Natomiast właśnie kryminały to jest coś, nawet nie to, że nie lubię, po prostu jakoś tak nie ciągnie mnie w stronę kryminałów. Czasem coś przeczytam, ale bardzo rzadko. Zdecydowanie jest to właśnie jeden z takich gatunków, po które sięgam najrzadziej. Obok science fiction, który jest drugim takim gatunkiem, który jakoś szczególnie mnie nie interesuje. Ja zdecydowanie jestem tą osobą, która woli przeszłość i historię niż przyszłość, jakieś tam, wiecie, roboty i tak dalej, walki w kosmosie. To nie jest coś, to nie są moje klimaty, to nie jest coś, co ja lubię, co mnie interesuje. Jedyne, co lubię w takiej konwencji science fiction, to jest koncepcja wieloświatów. To mnie bardzo gdzieś tam rzeczywiście intryguje i to mi po prostu tak kryje mózg, że kiedy ja czytam takie książki, to naprawdę czuję się taka strasznie zmieszana, zagubiona, nie wiem, co się dzieje i po prostu bardzo mi to siada na psychikę. Natomiast to, jeżeli chodzi o science fiction, to jest taka chyba jedyna rzecz, którą jak dotąd odkryłam. Być może gdybym, wiecie, czytała więcej na przykład tego gatunku, więcej książek właśnie sci-fi, to miałabym zupełnie inne zdanie. Ale po prostu wydaje mi się, że to nie jest coś, co na ten moment mogłoby mnie zainteresować. Pytanie szóste to książki, które kupiłaś, ale wiesz, że prawdopodobnie nigdy nie przeczytasz. I jedną z takich książek, która jest takim prawie pewnikiem, że ja tej książki nie przeczytam, to jest książka American Psycho. Ja tę książkę kupiłam dlatego, że no jest to dosyć popularna książka mimo wszystko, to jest taki trochę klasyk gatunku, można powiedzieć. Jeśli nie kojarzycie tej książki, to jest to historia takiego bogatego, przystojnego maklera giełdowego, który jest psychopatą i robi w ogóle jakieś strasznie dziwne rzeczy w tej książce. Ja oglądałam film na podstawie tej książki, ale też na sporej jego części po prostu zasłaniałam oczy, bo nie byłam w stanie tego oglądać. I tę książkę czytał też mój Krzysiek i jak on mi mówił niektóre, no, opowiadał mi o niektórych fragmentach, co tam się znajduje, no to ja byłam pewna, że po prostu to są rzeczy, których ja nie będę w stanie przeczytać, ja nie będę w stanie przez to przebrnąć, bo po prostu jestem na takie niestety rzeczy zbyt wrażliwa. Dlatego no myślę, że mimo, że tę książkę kiedyś kupiłam, to nie sądzę, żebym ją przeczytała, ale trzymam ją na półce, dlatego że to jest już trochę biały kruk, szczególnie w tym wydaniu, więc po prostu trzymam ją, bo myślę, że warto i tyle, ale no nie sądzę, żebym po prostu była kiedykolwiek w stanie przez nią przebrnąć. I tak trochę też prześmiewczo pokażę Wam tutaj książki, które, o których ostatnio wspominałam w tym moim filmie Pokaż mi książkę, która. I są to książki Filipy Gregory, które padły w tym filmie jako odpowiedź na pytanie książki, które najdłużej są na Twojej półce. I rzeczywiście to są właśnie książki Filipy Gregory, czyli ten cykl tudorowski, który ja zaczęłam kolekcjonować w 2012 roku, bo mnie to bardzo interesowało. Wtedy też był ten czas, kiedy wychodził chyba serial Tudorowie, który bardzo lubiłam. No i po prostu chciałam przeczytać te książki, natomiast one tak sobie stoją i czekają właściwie nie wiadomo na kiedy. I nie wiem, kiedy ja je przeczytam. Bardzo bym kiedyś chciała, bo no, Filipa Gregory to jest chyba taka dobra pisarka. Wydaje mi się, że dobre opinie są na jej temat. No i to są rzeczywiście takie, oczywiście beletryzowane historie, natomiast wydaje mi się, że dość ciekawe historie żon Henryka VIII, czyli dosyć fascynujący wycinek brytyjskiej historii. No i bardzo chciałabym je kiedyś przeczytać, natomiast tak właśnie trochę pół żartem, pół serio tutaj mówię, że nie wiem, czy to się kiedyś wydarzy, bo już bardzo, bardzo długo czekają na swoją kolej.
Pytanie siódme to pytanie o serię, które kiedyś zaczęłam, ale nie planuję kończyć. I powiem Wam, że stosunkowo niewiele jest takich serii, ponieważ tak jak już wspomniałam, ja mam niestety nawyk kończenia książek i serii, które kiedyś tam zaczęłam, więc mam je w miarę pokończone. Natomiast jedną z takich serii jest właśnie wspomniany już Dwór Cierni i Róż, który tak jak powiedziałam Wam wcześniej, skończyłam na drugim tomie, to znaczy przeczytałam pierwszy i drugi i został mi ten trzeci i on też już bardzo długo czeka na mojej półce i w najbliższych latach, a na pewno w tym roku nie planuję się za to zabierać. Nie wiem kiedy to nastąpi, nie wiem czy w ogóle, ale po prostu ta seria mi się nie podoba. Dlatego jedyny powód, dla którego jeszcze trzymam tę serię na półce jest taki, że właśnie nie lubię zostawiać niedokończonych serii i chciałabym kiedyś ją dokończyć, żeby po prostu poznać zakończenie tej historii i zamknąć ten rozdział w moim czytelniczym życiu. I drugą taką serią jest coś, o czym też już wspomniałam w poprzednim pytaniu i to jest w ogóle ewenement, ponieważ rzeczywiście tę książkę sprzedałam i nie będę kończyć tej serii, chociaż kiedyś jak wychodził chyba trzeci tom, to przez chwilę miałam takie, że kurczę, może by jednak do tego wrócić. I to właśnie jest ta seria, którą rozpoczyna Okrutny Książę Holly Black, o której już wspomniałam. No to też jest coś, czego raczej kontynuować nie będę, tym bardziej, że już właśnie Okrutnego Księcia się pozbyłam ze swoich półek, więc nie kusi mnie też to gdzieś tam, wiecie, że wiem, że stoi i czeka na przeczytanie. I ostatnie pytanie to pytanie o nowość wydawniczą, którą nie jesteś zainteresowana, której nie chcesz czytać. I tutaj powiem Wam szczerze, że pierwsza do głowy przyszła mi książka, która była ostatnio bardzo popularna w wielu miejscach w internecie i jest to książka Tkając Świt, która wyszła jakoś pod koniec marca, tak więc całkiem niedawno. I to jest książka, która mimo tego, że zbiera dosyć dobre opinie, to jakoś zupełnie mnie nie interesuje. To jest, wiecie, ta historia, o której ludzie mówią, że jest połączeniem Mulan i projektu Runway. O ile samą Mulan uwielbiam i to jest jedna z moich ukochanych bajek Disneya, o tyle projekt Runway to zupełnie nie jest coś, co mnie interesuje. I jak myślę o tym, że ta fabuła opiera się właśnie o szycie, to jakoś sobie myślę, że to nie jest coś, co mnie interesuje i co chciałabym przeczytać. A drugą z takich książek, które miały premierę dosłownie kilka dni temu, jest książka Materiał na chłopaka. To jest książka, która jest takim romansem pomiędzy dwoma mężczyznami i ona jest reklamowana jako coś w stylu Red, White and Royal Blue. I ta książka mi się nie podobała. Uważam, że romans w tej książce był wybitnie słaby i dlatego po prostu jakoś nie ciągnie mnie do Materiału na chłopaka, bo trochę jestem zrażona, trochę się obawiam tutaj takiego właśnie podobnego klimatu i podobnych takich żartów, no, słabych po prostu. I zarówno w Red, White i Royal Blue mieliśmy dorosłych mężczyzn, jednak, bo to już byli 20 chyba tam jednolatkowie. Takie tutaj też mamy już dorosłych pracujących facetów, a takie po prostu żarty na podstawie podstawówki, które tam się pojawiały. Nie mówię, że tak jest w tej książce konkretnie, bo być może zupełnie nie, ale po prostu takie mam skojarzenia i takie skojarzenia we mnie ta książka budzi i jakoś nie mam ochoty po nią sięgać. Także to są takie dwie nowości, o których ostatnio jest głośno i które widzę w wielu miejscach, a które mnie szczególnie nie interesują. To już wszystkie pytania w tym tagu. Bardzo jestem ciekawa, jakie książki Was nie interesują, które są bardzo popularne, także koniecznie dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie proszę, że to, że ja nie mam ochoty czegoś czytać, czy że ja uważam, że coś być może będzie słabe, albo po prostu coś, co nie jest dla mnie interesujące, dla Was może być zupełnie przeciwnie. Może Wam się bardzo podobać, możecie te książki uwielbiać, możecie mieć na nie wielką ochotę. Tak więc proszę, weźcie pod uwagę to, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i to nie odbiera Wam w żaden sposób prawa do lubienia tych książek. Także mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie w komentarzach miał o to pretensji. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Do zobaczenia w następnym. Cześć!